tvpodkarpacie.pl. 15 sierpnia, w dniu święta Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, poświęcono oraz oficjalnie otwarto ogród biblijny, który powstaje w Starej Wsi. Uroczystość poprzedziła msza odpustowa, której przewodniczył arcybiskup Józef Michalik. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów uroczystości. Każdy z nas, patrząc się dzisiaj Matkę Najświętszą, niech spróbuje przypomnieć sobie samemu i przypominać w miarę możliwości bliskim naszym, przez modlitwę za nich, ale też i przez pragnienie przybliżenia tego dobra, że celem naszym jest żyć pod opieką Matki Najświętszej, w zjednoczeniu z Chrystusem, żyć życiem piękna Ewangelii i nadziei zbawienia. Amen. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni z tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jako najnowitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pełne niebo skrygiemy ziemi, a jest Panu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Księże arcybiskupie, prosimy o poświęcenie naszego ogrodu. Niech dzięki Twojej posłudze Boże błogosławieństwo stąpi na wszystkich, którzy przekroczą wrota tego miejsca, by w pięknie przyrody, symbolach i klimacie tego ogrodu odnajdywali Boga, a także siebie. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół, prowadząc w drodze zbawienia. Uroczyście wielbimy Twoje imię, prosząc, byś zesłał spokojne błogosławieństwo na ten ogród biblijny, w którym całym sercem pragniemy oddawać Tobie chwałę. Niech to miejsce przybliża i pozwala nam głębiej rozumieć misteria zbawcze, które stanowią fundamenty naszej wiary. Niech ogród Tobie poświęcony służy wiernym, wspiera rozwój wiary, pomaga dojść do utraconego przez pierwszych rodziców ogrodu Królestwa Niebieskiego. Niech nam przypomina, że jesteś Bogiem pośród nas. Pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię Twego błogosławieństwa na ten ogród, aby zawsze był miejscem Tobie poświęconym, przeznaczonym dla wzrostu większej Twojej czci i chwały. Niech Twoi wierni odnajdują tu wytchnienie, pokój i radość. Pozwól, by wierni Twoi dzięki tym symbolom i znakom biblijnym rozwijali swego ducha, przebili wiarę i nieśli ją tym, którzy żyją z daleka od Ciebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Tego rodzaju ogród biblijny pomaga w tym przekazie treści biblijnej, bo zwłaszcza dzieciom, ale w ogóle ludziom szczerej wiary, szczerego serca, prostego serca, to każdy szczegół może przybliżyć wielkie i piękne prawdy. Stara Wieś jest znana jako
to miejsce pielgrzymkowe, jako to sanktuarium. Cieszę się, że nie ustaje ta liczba ludzi, dla których Matka Boża jest jakimś wyznacznikiem drogi zbawienia, pośrednikiem. Przyklasztorne ogrody zawsze były tym miejscem, które ubogacało, wnosiło coś. Nie powiem edukowało, bo może to za zbyt duże słowo, ale było czymś ważnym i chcielibyśmy, żeby do tego Stara Wieś też wróciła. I taki jest nasz zamysł, taki jest, myślę, że też to będzie nawiązanie do tego, co jest po prostu piękne i co gdzieś łączy się sztukę, przyrodę, to wszystko razem. To się tworzy, tworzą ludzie, ale tworzy też przyroda, tworzy też prawo przyrody, że rośliny muszą rosnąć, muszą dojrzewać, muszą się rozwijać i na to wszystko potrzebują czasu i myślę, że za rok, dwa ten ogród dopiero pokaże swoje pełne oblicze i myślę, że wtedy będzie najciekawszy, dlatego zapraszamy dzisiaj, ale za rok, za dwa także. tvpodkarpacie.pl